Jesteśmy na hali montażu. Tutaj tak naprawdę trwają prace związane z integracją i z montażem finalnym zespołów wieżowych moździerzy 120 mm, ale tak naprawdę to konstruktorzy w Hucie Stalowa Wola i kadra kierownicza już myślą, co dalej, w które obszary i w którą stronę pójdzie artyleria, jakie będą potrzeby przyszłości. Dzisiaj myślimy w ten sposób, że przyszłością artylerii i przyszłością nowoczesnego pola walki będzie automatyzacja przede wszystkim procesów dowodzenia, ale też prowadzenia działań bojowych, więc wydaje się, że na ten moment wszelkie prace, które dzisiaj prowadzimy, studyjne, zmierzają w stronę dalszej automatyzacji procesu, czy ładowania, czy prowadzenia ognia, czy dowodzenia, łącznie z systemami bezzałogowymi, zarówno jeżeli chodzi o system wieżowy, jak również jeżeli chodzi o sam nośnik. Więc nie chcąc zdradzać więcej szczegółów na temat stopnia zaawansowania tych prac studyjnych, można podsumowując powiedzieć, że dalszy proces automatyzacji naszego moździerza jest w trakcie, tak żeby osiągnął przede wszystkim pewne zdolności autonomiczności, jak również zwiększenia szybkooszczędności i parametrów taktyczno-technicznych. Jeżeli chodzi zaś o próby kooperacji zagranicznej, to mamy za sobą już montaż systemu wieżowego na kilku nośnikach. Trwają też rozmowy z różnymi partnerami na temat potencjalnej możliwej integracji z nowymi, innymi nośnikami. Nie chcąc zdradzać szczegółów, powiem, że być może wkrótce będziemy mogli pochwalić się integracją moździerza na jakimś innym podwoziu.